Przeżywać tajemnicę bliskości Boga. Uznajmy,
że potrzebujemy tej łaski Bożego miłosierdzia dla siebie, dla świata i przyzywajmy tych łask, byśmy godnie w tych świętych tajemnicach uczestniczyli. Spowiadam się o Wszechmogący i Wam, bracia i siostry, że Wam zasłyszy myśl o uczynieniu zemę. Cały ambaras, że daje nam lekarstwo, które...
które jak nie staniemy się jak ci prostaczkowie, to nigdy nie będzie owocne. Bo królowie nie widzieli tego i nie zobaczą, jeśli się myśli, że w sile, orężu, potędze jest droga, by zmienić się. Tak jak Bóg wybrał Marię, prostą dziewicę z Nazaretu, by przez jej słowo narodził się Bóg. Kto zrozumie coś, co się stało w Nazarecie, a potem w Betlejem? Bóg stał się materialnie obecny, w ciele obecny na świecie. To się stało przez jedno słowo prostej kobiety, dziewicy z Nazaretu. Pozwólcie, że przywołam słowa, które wy doskonale znacie. Ale właśnie spójrzmy na nie, posłuchajmy tych słów z dziecięcą prostotą, bo to jest dla nas wszystkich rozkaz. Mówi to królowa. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie spełnią, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć. Wiele narodów zostanie zniszczonych. Co jest rozkazem królowej? Ona mówi, że to Bóg pragnie. Bóg pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. By w to serce się wpisać przez akt poświęcenia. A jak wyznamy miłość i zobaczymy, że to serce jest otoczone cierniami, to żeby współczuć i uczynić gest, akt wynagrodzenia. Mężczyźni, jako wojsko Maryi. Zobaczcie, co uczynił Jan Paweł II, wcześniej Pius XII, Paweł VI. Po nim Benedykt XVI, papież Franciszek. Poświęcili świat, Kościół, Rosję, kapłanów niepokalanym sercu. Dlaczego? Bo tak ta Pani prosiła. Jan Paweł II zrobił coś, co jest ewenementem, precedensem. Przez 2000 lat nie było takiego aktu. Rok po zamachu poświęca świat i Rosję niepokalanemu sercu. Siostra Lucja mówi, ten akt nie czyni zadość prośbie Matki Bożej, gdyż nie było kolegialnej jedności biskupów. Papież się myli. Papież więc jeszcze raz imiennym listem do wszystkich biskupów kieruje zaproszenie, by w roku 84, 25 marca dokonać na nowo tego aktu. W skali, który nie miał sobie równego przez 2000 lat. Papież i wszyscy biskupi katolickiego i grekokatolickiego świata. Jest więcej niż Sobór Boży. Pokazuje światu niepokalane serce. Przez to coś się może zmienić. Trzeba być naiwnym. A dzisiaj słyszymy, że jak nie stajemy się jak ci prostaczkowie, to nie zobaczymy. I świat ci powie, że jak się modlisz, to marnujesz czas. Jak pościsz, to niszczysz ciało. A jak dajesz jałmużnę, to wyzbywasz się tego, co ciężko zapracowałeś. A więc jesteś naiwny. Ale jeśli jest Bóg, to, co się wydaje aktem bycia prostaczem, jest wielkim orężem, które bierzemy do rąk i zmieniamy świat. Królom się to nie śniło, nie widzieli, nie zobaczyli.
trzeba stać się nie królem, bo mamy królową. Trzeba stać się dzieckiem, które powie: mamusiu, naprawdę. Jeśli tak to mówisz, to dziecko czyni. I właśnie przez ten znak, który rozpoczyna, w tym znaku rozpoczyna się peregrynacja po Polsce. Jest to pewne przywołanie do raportu, by wszyscy stanęli do apelu i przypomnieli sobie słowa Matki Bożej, żeby nikt nie modyfikował rozkazu, bo jak armia staje do bitwy i każdy oddział sobie po swojemu interpretuje rozkaz, to to jest hołota, nie armia. Jeśli mamy być armią, to jak królowa wydaje, to trzeba zasalutować i ruszyć w bój. Nie modyfikować rozkazów. A ten rozkaz brzmi: w pierwszą sobotę przez 5 kolejnych miesięcy z jedną bardzo konkretną intencją, wynagradzającą za grzechy raniące niepokalane serce, uczyń 4 proste rzeczy. Konkretne akty duchowe. Pierwszy, serwis grzechu. To spowiedź. Wtedy nie obiecujesz Bogu, że się poprawię, że chcę, a planuję. Tylko staję, klękam u kratek konfesjonału i przed Bogiem w obecności kapłana mówię: zło nazywam złem i chcę się z tego poprawić. Już nie ciągnę tego, tylko mówię przed Bogiem w obecności kapłana: zrywam z grzechu. Nie mogę stać po stronie lewej i prawej, prawdy i fałszu, miłości i nienawiści, grzechu i świętości. Co wybierasz? Wybieram Boga. I to się dokonuje w sakramencie głód. Początek drogi spowiedź. W pierwszą sobotę lub wcześniej. Potem Maryja nas zaprasza, by z nią porozmawiać. Nazywając się Fatimie, jest przeciekawe. Przez 6 miesięcy, kiedy się ukazuje, mówi: przychodźcie 13, a powiem wam, kim jestem. I kiedy słońce zatańczyło i nikt miał wątpliwości, że tu się dzieje coś, czego reżyserem jest Bóg, wtedy mówi: jestem Matką Bożą Różańcową. I ze mną rozmawia się nie po portugalsku. To można powiedzieć nie po polsku. Ze mną rozmawia się w języku różańca. To dlatego bierzemy do ręki różaniec, no rozmawiamy z mamą, która jeszcze jest królową. Odmów jeden różaniec, jedną część. Porozmawiaj ze mną. Zwróć się do mnie. Następnie Maryja mówi: porozmyślaj przez 15 minut. Pomyśl sobie, co czuje moje serce kobiety, człowieka, matki, kiedy przeżywało te tajemnice od zwiastowania po wniebowzięcie i ukoronowanie. Nieco widziały oczy. To jest różaniec. To rozważamy w różańcu. Co widziały oczy Maryi. W medytacji idziemy dalej. Co przeżywa serce matki w takiej tajemnicy, jak się syn rodzi, jak naucza, jak wskrzesza, jak karmi głodnych, jak cierpi, jak przelewa krew niewinną, jak go wkłada do grobu. Co przeżywa matka, kobieta? Pomyśl sobie przez 15 minut. A kiedy porozważasz tę tajemnicę, kiedy do mnie się przyznasz, będziesz ze mną rozmawiał, to wtedy, kiedy staniesz przy ołtarzu, to czwarty warunek, by przyjąć komunię świętą, uczynisz to z inną zupełnie świadomością. Przyjmij Jezusa w komunii świętej, bo oto jest cały bój. Nie, żeby mieć dobrą pracę i zdrowie, by mi się dobrze układało. To są wszystko oczywiście elementy tworzące nasze doczesne życie. One są ważne, bo to jest nasza codzienność. Ale bój się toczy o wieczne życie, moje i innych.
Co z tego, że moja rodzina, moi bliscy będą mieli wspaniałe, cudowne zdrowie? Stanąć u boku Maryi i zrealizować Bożą receptę.
Nie zmieniać, nie dodawać, nie modyfikować, nie ulepszać. Tylko jak dziecko. Wobec majestatu królowej staje, klęka i mówi: tak, mama, tak, królowo, tak, moja pani. Ten znak niech przejdzie do Polski. Dzięki waszemu zaangażowaniu. I niech zjednoczy armię mężczyzn i wierność. Bo jeśli będziemy szukać innych recept, to dopuszczamy się zbrodni wobec ludzkości, mamiąc innych, że są inne recepty lepsze. Jeśli Bóg nam mówi, co jest warunkiem, żeby się nawróciła Rosja, nastał czas pokoju dla świata, triumf niepokalanego serca nad wszelkim złem. Tak wielki, że musiał zostać zapisany w pierwszej i ostatniej księdze Biblii. Niewiasta i jej potomstwo zmiażdżyło wężem. I ostatnia księga. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd po nas. Nie ma innej recepty. Jeśli Bóg dał receptę, Bóg nie zmienia zdania. Jest ten sam, to my się zmieniamy. Bóg jest ten sam. Jeśli daje jakiś dar, on zawsze jest aktualny. Mężczyźni, dajcie przykład wierności. Może to jest wyraz tego, że jesteśmy prostaczkami. I cóż z tego? Jeśli przez to przyczynimy się do wielkich dzieł Bożych, przed Bogiem będziemy wielcy. Świat powie, jesteście prostaczkami, bo zaufaliście receptą, które nie mają szans nie zmienić. Jeśli jest to Boża recepta, jak prostaczkowie podejmijmy w posłuszeństwie to, co mówi Pani Królowa, a resztę pozostawmy Bogu. Niech się na ramionach Maryi, niech zobaczy swoje królestwo i swoje dzieci, które są jej wierne. Mężczyźni Warszawy, rozpocznijcie to dzieło. Niech poruszy Polskę przez wierność Bożym wskazanym. Chciałoby się rzec Armię Maryi, ale to są mężczyźni, wy, ojcowie, mężowie. Popatrzcie na tą Panią. Ona rozkłada ręce, ale nie tylko odsłonić niepokalane serce, tylko sam układ dłoni, jak tłumaczy siostra Łucja, która na nią patrzyła, rozmawiała. Wyjaśnia nam nawet w tym geście dłoni to, co się ma dziać przez tą peregrynację. Zobaczcie, prawa ręka jest wyżej. Matka błogosławi, a kogo błogosławi? Tą ręką, która lewa, która jest niżej, podnosi grzeszne dziecko. To się stanie, kiedy zachowamy i będziemy wierni rozkazowi, który dał. Przez tą peregrynację grzesznicy się będą podnosić i doświadczą błogosławieństwa Matki. W tym znaku, w tej znaku wierności, podkreślam to po raz kolejny, bo taka jest istota, cel, sens peregrynacji. Przypomnieć wojsku rozkaz. Jak będzie jeden, nie będziemy mu wierni. Armia zwycięży i pogromi wszelkie zło. Bo zrealizuje się Boża recepta. Zawierzmy ten czas siebie, rodziny, prosząc o błogosławieństwo temu, którego Bóg posyła ku naszej pomocy i obronie. Święty Michał, Panie, z powagą i z władzą.